Taka ukryta kamera. A fajnie zareagowałeś. Możemy fragment użyć z sobą w filmie na YouTubie? Nie ma sprawy. To super. To miłego dnia. Dzięki. When you give me back my money? Which money? No, my money. 15 zlotych. Znaczy, co tam? Co tam? Nie wiem. No, tak się pytasz, więc. No, tak podszedłeś. Nie, tak stanąłem sobie tylko. Chciałem tutaj sobie tak postać. Nie, no, wy akurat byliście. Nie tu palisz? To... Węgiel, a. Koks i a miał. A no, krak. To jest ważna informacja. To do GTA tylko dorzucam, żeby mi działało. No, no tam z torrentów jak się ściągnie. Ale spoko. To moje ogólnie ulubione miejsce do stania jest. No tak. Nasze też. Aha, no to fajnie, to coś wspólnego mamy już. Też czujesz tutaj taki wyższy przepływ energii? Czuję wyższy przepływ energii. Potrząsam włosami, biorę taki, tak. Ty masz długie włosy, czy... No łysy jestem, dlatego czapkę noszę. No to nie masz czym potrząsać jak łysy. Grzywką. No. Łysy ty nie masz samą grzywkę? No. No tak. Szczerbate, ale zęby też. No, tak, tak się zdarzyło, nie? Dużo ludzi jest, dużo scen różnych z ludźmi, takich różne właśnie. Ale to było nagrywane, no tak, to taka ukryta kamera właśnie. Fajnie zareagowałaś, śmiech był. Dużo jest z różnymi ludźmi, tak po 10 osób na film. No dobrze. To super. To Lukas TV sprawdź sobie. Spoko. Dobra, żartuję tak naprawdę. No spoko. Taka ukryta kamera. A fajnie zareagowałeś. Możemy fragment użyć z sobą w filmie na YouTubie? To super. To miłego dnia. Miłego czekania. Dzień dobry. Pizzę z dowozem chciałem zamówić. Pizzę chciałem zamówić z dowozem. Aha. A, bo tu niedaleko jest, to myślałem, że się da coś zrobić. Na pewno? A ty co tam robisz? Ja też nie znam. W parku jesteś? A mówiłem ci, żebyś już nie paliła tych papierosów, a ty dalej palisz i palisz. No. Co to ma być? A co tam u ciebie w ogóle? Lepiej? Zmieniło się coś? Spoko. Spoko wszystko. U mnie też. No. Dobra, to co? Przejdę jeszcze tam. No dobra, przejdź się tam, ale... Ruch to zdrowie. Im więcej, tym lepiej. A, dobra, ja tak naprawdę to taki film kręcę z nieukrytej kamery i robię wyzwanie widzów. Miałem takie wyzwanie, podejść do kogoś i stań tak w grupce. Ale fajnie zareagowałyście. Możemy fragmentu z wami użyć w filmie na YouTubie? No jasne, a jaki to jest? Lukas TV. A, to ja wiem. Przez K, zobaczcie sobie. A to już ty kiedyś widziałam na mieście. Aha, no możliwe, ja może się... Viva la pizza, jak tak sobie jadłeś kanapki. A czemu? Ja tylko czasami gryzę, więc... Nie, ja się straszyłam, ja mówię, co to za dziwak koło mnie stoi po prostu. A, no, czyli dobrze, dobrze wyszło. Nie, no dobrze właśnie, o to mi chodziło, to dobrze zagrane. Ja tak lubię. Nie mogą być wszyscy normalni, tak muszę być. Ale takie poker face naprawdę podziwiam. Tak. Ja właśnie zawodowym pokerzystą jestem, w kasynach mi się zdarza grać. Jeśli chciałem, możemy pograć kiedyś w jakieś tam gry. No, oczywiście. No właśnie. Tak, jakie są wasze ulubione? No nie wiemy, bo w sumie też nie mamy środków pewnie do tego. Ja lubię na przykład w małżeństwo grać, także. I no i ja sobie leżę, kobieta zmywa, gotuje, takie. No to jest taka, ja też bym tak chciała sobie pograć, ja bym sobie leżała, a facet będzie. No to niestety, to jest... Gotował dla mnie. To jest akurat druga gra Friendzone się nazywa. Tak. Czy można zjeść kombajn? Nie. A jadłaś kiedyś? Nie. No, bo myślałam, że może spróbowałaś i wiesz. Nie. Jesteś ze mną, przepiękna dziewczyno. Już przez prerię nie jadę sam.
Rzucę lasso z budu. Cześć. Piszę książkę telefoniczną i brakuje mi w niej waszych numerów. Dobry, dobrze. No to musicie mi podać tutaj teraz, żebym miał fisz tutaj. Serio, mam ci zły numer podać? Naprawdę, zbieram do książki telefonicznej. Nie. Tego jeszcze nie słyszałam, to jest dobry tekst. Nie, no naprawdę, po co mam do was dzwonić? Nie, chory numer, bo mam chory numer. Ale czemu chory numer? O, siema stary! Chodź odejdziemy, bo tutaj ludzie są. Siema! Co tam słychać u ciebie, co? Co tam? Dawaj nasze przywitanie, żółwik. Jak tam leci? Kurde. Nie wiem, co się stało w ogóle z tobą, bo ostatnio jak ci widziałem, to taki chudy byłeś, taki jak patyczek, a teraz to naprawdę. Dobra, lecę, bo nie mam czasu. Słuchaj, muszę ci kogoś przedstawić. Ja Łukasz jestem, a to jest Romek. Poznaj Romka. Cześć, miło mi poznać. Cześć, Romek. Romek właśnie szuka jakiejś dobrej dziewczyny ładnej i powiedz mi, czy ci się podoba. To jest mój najlepszy przyjaciel. Bardzo mi się podoba. Nie widziałam nigdy większego faceta na świecie. Umówiłabyś się z nim? Ja mówię, żeby trochę te spodnie zmienił, żeby trochę schudł, poszedł na siłownię. No Romek, powiedz coś. O, no i co o tym myślisz? Umówię się, nie ma problemu. Dobra, no to Romek, wyciągaj telefon i bierz numer. No to dawaj mu teraz. 523. Hello, I'm here. Come on, come on. You have stuff? What's up? You have stuff? So, come stuff on. What? Not stuff, from chef. So, take money, give me a stuff. And this is a cake. It's a cake. Cake? Cake, it's just cake. You don't, I thought you are from Don Pablo no. Escobar, no? Okay, sorry, no, sorry. Bye bye. Yeah, yeah. You get trouble, guy. A, dla kogo będzie? Słucham? Autograf dla kogo będzie? Sam. A to nie do podpisania pani dała? Do przejrzenia, do restauracji. Aj, bo ja myślę, że pani chce autograf. Bo ludzie cały czas co udają do podpisania. Skąd ten rower? Przecież to mój rower jest. Nie, sorry, ale to nie jest pana rower. Mój rower? Nie. No mówię ci, ja miałem taki. Ale co mogę na to poradzić? No oddaj. Bo to nie pana rower, to... Jak mój, ja kupiłem go 12 lat temu na targu. O, fajnie, 12 lat temu. Zginął mi. Taki sam? Dokładnie taki sam. Mam dokumenty w domu i do zakupu. Tak? No. 15-letni. Nie, 3-letni. Czemu tak brzydko się odzywasz? Nieładnie tak brzydko mówić. Ja do ciebie miło, a ty tak... Ja też nie lubię pewnych rzeczy, ale zachowuję się okej, okay, a ty tak... No może. Narzekam tylko na tych, co narzekają. To są takie, mają kija, brakiem dystansu. To jest brak dystansu, bo co ci przeszkadza w ogóle taka rzecz? No przeszkadza ci coś, nie wiem, podszedłem do ciebie, powiedziałem ci coś złego? No ale co z tego? A co takiego zrobiłem paskudnego? No powiedz, bo mnie to ciekawe, co takiego paskudnego jest? No spoko, ale co jest takiego paskudnego? No tak. Jakiś powód podaj, taki konkretny. Nie wiem, na przykład dopłaty rasistowskie zachowania. A jakie to są rasistowskie zachowania? Na przykład, nie wiem, akurat czy gdzieś to robię tego typu żarty, ale widziałem ludzi przebrany za szejków. No. Widziałem, co czekamy się sądzony bomby. To nie jest rasistowskie zachowanie, czy to nie podobało tego nastawienia po prostu? Rasistowskie zachowanie to jest, gdy ktoś obraża jakąś grupę, na przykład z powodu tego, że jest mężczyzną albo kolorem, a to... No to zależy, bo każdy lubi inny typ humoru, tak? Ja akurat nie lubię takich filmów i też nie robiłem takich. To, że ktoś jest z jakiegoś kręgu, nie znaczy, że wszyscy są tacy. Tak jakby powiedzieć, okej, okay, jedna dziewczyna mnie zdradziła, to wszystkie są beznadziejne. No może i tak, ja nie wiem, ja akurat takich filmów nie robiłem. No to właśnie, czy masz jakiś taki na podstawie moich filmów? Konkretnie. Coś było. I to nie kojarzę, które jest cool. No na przykład jakiś tam paskudny z
jestem ziemianin, bo tylko się to udało, to się nie. No to też ja tego nie robiłem. No ta. A jest pracowaliśmy. No ta. Jakiś był taki film, nie pamiętam. Jeśli na kartę chcesz wiedzieć, to mogę stalić, bo to wiecie, o którym chodziło. Nie, no chciałem po prostu wiedzieć, czy ty wiesz tak po prostu. Możesz mi powiedzieć, na konkretnie. Też nie kojarzę. No ale to mówisz o jakiejś grupie. To, że tak samo, że wszyscy są i ktoś robi daną czynność dane, w danym obrębie. Tak jakbyś powiedział, że wszystkie kabarety są chujowe. No nie wszystkie, każdy jest inny, tak? Jedni są bardziej chujowi, inni mniej. No. Dobra, spoko. Na razie.